wyborczy jest tutaj wyłożony. Można po prostu go prześledzić również na moim Facebooku. Zapraszam do odwiedzenia. I program jest podzielony na takich kilka bloków. Blok dla młodych. Wśród młodych są uczniowie, studenci, ale również nauczyciele, bo to jest skierowane do edukacji. Jest również miejsce dla seniorów, jest również dla przedsiębiorców, samorządowców, ale i również dla szeroko rozumianych mieszkańców. Proszę Państwa, jako przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Edukacji już wcześniej informowałam, że na kolejne lata będziemy również przygotowywać ofertę dla młodzieży, studentów, ale i również dla nauczycieli. Mówimy tutaj o edukacji, bo jest to fundacja, która współpracuje bardzo ściśle i jest w pewnym sensie nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji. I programy, które będą kierowane do młodzieży i studentów, to oczywiście Erasmus+, z którego już w tej chwili myślę, że to jest ponad 200 tysięcy osób, które skorzystały. Ten program, jest to program, który organizuje staże, wyjazdy, podnosi kwalifikacje zarówno studentów, jak i osób w szkołach ponadpodstawowych, ale też również będą inne programy. One po części będą też kontynuowane, chociażby Euroskills, i to są programy, które kierowane będą tak naprawdę do szkolnictwa zawodowego. Będzie można brać w nich udział, będzie można kształcić, szkolić młodych ludzi jakby w formie wymiany, ale i również nauczycieli, którzy uczą zawodu. Proszę Państwa, również Europejski Konkurs Solidarności jest to program, który tak naprawdę jest kierowany również do młodych osób. Jest to forma wolontariatu, jest to kolejna jakby forma nauki, uczenia się, otwierania na nowych swoich, no nie wiem, przyjaciół, chociażby z zagranicy. Jest również Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to też program skierowany, tak jak sama nazwa mówi, do szkolnictwa zawodowego. W ramach tego programu są prezentowane bardzo dobre praktyki, są również prezentowane szkoły, które w nowoczesny sposób przekazują wiedzę młodym osobom. Ale i również jest dużo miejsca poświęconego dla nauczycieli. Jest na przykład taki program Twinning, który pozwala na bardzo wysokiej jakości szkolenia, bezpłatne, realizować z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu zarówno przedmiotowym, jak i językowym. Jest to możliwość również przekazywania informacji na temat wykorzystania internetu, porozumiewania się ponad podziałami granic, więc myślę, że jest to bardzo szerokie otwarcie się nie tylko na Europę, ale i również na świat, więc tu również zachęcam nauczycieli do tego, żeby rzeczywiście tworzyć bardzo ciekawą, nowoczesną ofertę nauczania dla uczniów. Również FRSE będzie, tak jak do tej pory, nadal wspierało i rozszerzało działalność w zakresie umowy polsko-litewskiej, funduszu polsko-litewskiego i polsko-ukraińskiego. Jest to również wymiana dla młodzieży i dla osób, które opiekują się, ewentualnie uczą tą młodzież. No, ona jest przede wszystkim skierowana zarówno jakby po stronie ukraińskiej, polskiej, jak i litewskiej i polskiej. Jest to wspólne przebywanie, wspólne uczenie się, zacieranie granic, uczenie się o historii, tolerancji, więc myślę, że jest to rzecz, która jest bardzo potrzebna w tym dzisiaj naszym takim zagonionym świecie, żeby rzeczywiście być ze sobą i poznać się, bo przełamanie chyba stereotypów to jest najważniejsze, to z czym mamy dzisiaj do czynienia. Tak jak o nas są pewne stereotypy, gdzieś tam krążą, tak również o innych narodach czy zachowaniach i tak dalej. To też ma między innymi temu służyć. Konkursy
Edu Inspiracje i Edu Inspirator są również kierowane do również uczniów i nauczycieli i one mają za zadanie promowanie najlepszych rozwiązań i promowanie tych projektów w kraju, ale i poza granicami, jak również osoby, które angażują się w te działania. Proszę Państwa, bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również mobilne centrum edukacyjne, które jest takim nowoczesnym laboratorium zarówno skierowanym do uczniów, jak i do nauczycieli. Mobilne dlatego, że ono po prostu w różnych miejscowościach loguje się i jest bardzo szeroko odwiedzane wtedy, kiedy znajduje się gdzieś tam w trasie. Są to rzeczywiście bardzo nowoczesne przyrządy, które można wykorzystywać w nauce, począwszy od tabletów poprzez, nie wiem, różne inne gadżety dyscyplinarne. Jest to również możliwość skorzystania, nie wiem, w trójwymiarze, oglądania zajęć, które są prowadzone, to znaczy sensu stricte zajęć, czy to z fizyki, czy z jakichś tam innych przedmiotów, więc jest to na pewno bardzo ciekawa lekcja i kiedy takie zapotrzebowanie nawet może być, to nie należy czekać. Szkoły nie powinny czekać, aż po prostu FRSE samo wskaże, do której miejscowości, do której szkoły przyjedzie, tylko można się kontaktować i zapraszać. Naprawdę jest to bardzo ciekawa lekcja. FRSE również ma ofertę dla seniorów, gdzie ich działania zorganizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy projekty, które są organizowane przez stowarzyszenia, fundacje dla seniorów i skierowane do seniorów, one mają przede wszystkim spowodować, aby starsze osoby chciały być aktywne, żeby się udzielały w życiu społecznym, kulturalnym, żeby się spotykały, żeby po prostu nie zamykały się w domu, tylko my też na nich liczymy, bo oni też są w społeczeństwie potrzebni. W moim programie jest również propozycja dla przedsiębiorców i dla samorządu. Jeżeli zostanę posłem, będę chciała organizować spotkania z przedsiębiorcami. Te spotkania mają służyć kilku celom, chociażby zebranie informacji, co przeszkadza, co utrudnia w prowadzeniu działalności gospodarczej czy przedsiębiorstwa. Oczekuję, że na tych spotkaniach również uzyskam informacje i wskazanie, jak można by było jeszcze polepszyć, jak można by było usprawnić prawo, aby łatwiej i przystępniej można było realizować się w dziedzinie prowadzenia biznesu. Te informacje będą przede wszystkim pomocne do tego, aby spotykać się czy to w różnych resortach z ministerstwami, ale przede wszystkim do procedowania uchwał, ustaw w Sejmie. Więc myślę, że to będzie taka platforma wymiany informacji ze strony również mojej, ale i też przedsiębiorców, informowania, co się dzieje, czym się zajmujemy, ewentualnie zasięgania opinii. Oczywiście, jeżeli chodzi o samorządy, to tak jak już deklarowałam, jak do tej pory zabiegałam o zwiększenie funduszy, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych na budowę dróg, bo drogi to jest po prostu bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo jest najważniejsze. I ja w swoich materiałach wspominam chociażby o obwodnicach, ma powstać program 100 obwodnic, mam nadzieję, że przynajmniej kilka z naszego regionu uda się umieścić w tym programie. Tutaj chociażby przywołać nie tak daleko Kowalewo Pomorskie, gdzie właściwie miasto jest zakorkowane, maleńkie miasteczko, bardzo niebezpiecznie. Podobnie jest w Rypinie czy w Brześciu, więc myślę, że tych miejsc jest bardzo dużo i na pewno będę o to zabiegała.
No oczywiście cały czas sukcesywnie zabieganie o środki finansowe na wyposażenie i doposażenie szpitali powiatowych, miejskich, na wyposażenie w drobny sprzęt, ale i w karetki. Tutaj nie tak dawno mieliśmy też bardzo dobrą informację. Szpital nasz Grudziądzki pozyskał nową karetkę. No i to też pokazuje, że te działania są skuteczne i myślę, że dalej będę chciała je realizować. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o mieszkańców, powiem tak, na dzień dzisiejszy właściwie nie ma w Grudziądzu Biura Prawa i Sprawiedliwości, myślę biura poselskiego. Ja tutaj zobowiązuję się takie biuro otworzyć. W tym biurze również uruchomię porady prawne. Te porady prawne będą świadczone bezpłatnie oczywiście dla, ale i też prawnik będzie potrzebny do tego, aby te problemy, które będą się pojawiały, a pewnie tak, bo samo życie pisze nam różne scenariusze, więc prawnik będzie potrzebny, żeby rzeczywiście skutecznie je rozwiązywać. Założyłam sobie, że co najmniej 250 spraw mieszkańców trudnych do rozwiązania będę chciała zrealizować. Proszę Państwa, co jest ważne również dla Grudziądzan, ale i dla osób z naszego regionu, no oczywiście Nowy Dworzec. Wiecie Państwo już, że z wcześniejszych konferencji, że zabiegam o to, żeby ten dworzec w Grudziądzu zupełnie inaczej wyglądał i udało nam się już go do tej pory wpisać do programu. W tej chwili trwają prace nad koncepcją. Myślę, że kolejnym po Włocławku to właśnie będzie realizowany, bo przygotowywanie jest pierwszy etap do realizacji, czyli koncepcja zrealizowania nowego dworca PKP w Grudziądzu. Są takie dwie myśli, że albo modernizacja tego, który jest, albo też zupełnie postawienie nowego. Zobaczymy, bo to trzeba też i ocenić i oszacować środki finansowe, zobaczyć jeszcze, jakie będą rozwiązania, potem konsultacje ze społeczeństwem, tak jak żeśmy wcześniej zapowiadali, no i wyłonienie, i do 2021 roku taka padła data w rozmowie z prezesem PKP. Jeżeli chodzi o sytuację naszego miasta i szpitala, no rzeczywiście ona jest wyjątkowo trudna. I powiem tak, na początku kadencji pana prezydenta Glanowskiego spotkaliśmy się i ja wtedy zaproponowałam, że oczywiście moje wsparcie dla rozwiązań, ale rozwiązań sensownych i dla szpitala z mojej strony ma, podtrzymuję tą swoją wolę i będę robiła wszystko, żeby wspomóc właśnie rozwiązanie problemów tego wielkiego zadłużenia, ale chcę powiedzieć jasno, posłowie no nie są od tego, żeby przygotowywać koncepcję prowadzenia, kierowania, zarządzania miastem, bo to jest od tego samorząd i prezydent, który został wybrany przez społeczeństwo. Program, który wówczas przedstawił, widocznie bardzo odpowiadał mieszkańcom, ponieważ dostał mandat do zarządzania. I na dzień dzisiejszy ja oczekuję, tak jak przy pierwszym moim spotkaniu, że będzie to rzeczywiście poważna koncepcja, jak widzi samorząd i pan prezydent rozwiązać tą sytuację, w której się znaleźliśmy, jak również i zadłużenie szpitala, w jaki sposób będzie chciał redukować, bo proszę Państwa, dzisiaj przez ten rok, kiedy ja się przyglądam na te ruchy, które są wykonywane, to nie widzę całościowej koncepcji. Są to po prostu takie pojedyncze, nie wiem, jakieś pomysły, które mają być realizowane. No proszę Państwa, w taki sposób, jeżeli nie będzie kompleksowego przedłożenia, to nikt poważny nie będzie chciał z nami rozmawiać,
No i przede wszystkim rzetelność w materiałach, tak? Mamy tutaj sytuację z RIO, to Państwo znacie, że jest kwestionowanie i tak dalej tych materiałów, więc jeszcze raz tu zachęcam samorząd do tego, żeby rzeczywiście przedstawił całościową, poważną koncepcję, nad którą będziemy mogli się pochylić. I ja wtedy proponowałam również, że również z premierem Morawieckim mogę rozmawiać, tylko że to musi być diagnoza i rozwiązanie, ale naprawdę sensowne, bo takie, wiecie Państwo, może tak zrobimy, może tak. Poza tym no, myślę, że ogłaszanie decyzji, nie wiem, czy o powołaniu, czy zawiązaniu nowych spółek, to powoduje, że nasi, no, ci, którzy pożyczali nam pieniądze, no, też bardzo śledzą, co się dzieje w mieście, co i o czym mówi władza, co przekazuje, i takie nieprzemyślane do końca pewnie wypowiedzi powodują, że no niestety potem nasze wierzytelności są stawiane do natychmiastowego zwrotu, a to rodzi kolejne problemy i po prostu koło się zamyka. Więc bardzo tutaj apeluję o to, żeby to rzeczywiście były przemyślane propozycje, z którymi będzie można z poważnymi ludźmi dyskutować. Proszę Państwa, w moich materiałach wyborczych również pozwoliłam sobie na kilka takich grafik przedstawiających sytuację regionu, ale i miasta, jak wyglądamy w liczbach. I proszę Państwa, no, z tych kilku liczb widać, że przede wszystkim Grudziądz się wyludnia, to jest po pierwsze, że społeczeństwo się starzeje, no, taka jest sytuacja. Więc co to oznacza? No i wyludniamy się. Oznacza to tyle, że jeżeli jest również spadek urodzeń minusowy, to znaczy, że młodzi ludzie szukają miejsca na swoją realizację zawodową, założenie gniazda rodzinnego gdzie indziej poza Grudziądzem, i uważam, że to jest złe i trzeba będzie zrobić wszystko i wszyscy powinni współpracować, aby temu zaradzić. Więc dzisiaj mamy taką sytuację, że wzrasta nam ilość osób starszych, które będą no, musiały być zaopiekowane przez osoby młodsze. Mamy również jedne z najniższych pensji, to jest około 77% średniego uposażenia, to jest tam ponad 3000 z małym haczykiem pensji, więc no, nie są to warunki, które będą zachęcały do tego, żeby młodzi ludzie chcieli tutaj zostawać, a ci w średnim wieku, żeby realizowali się w Grudziądzu. I to jest również kolejna wielka bolączka, nad którą wszyscy musimy usiąść bez wyjątku i o tym rozmawiać, co zrobić, żeby tych, którzy zostali jeszcze w Grudziądzu, zatrzymać, ale i też nowych, i tych ludzi, którzy już wyjechali, żeby wrócili do nas z powrotem. I jednym z takich moich punktów w programie będzie zachęcanie samorządu do przystąpienia w szerokim zakresie do programu Mieszkanie Plus. Bez mieszkania młody człowiek właściwie no, nie będzie tutaj ani budował swojej rodziny, ani nie będzie budował swojej przyszłości. A myślę, że jeżeli chodzi o mieszkania, to sytuacja nie jest w Grudziądzu najlepsza. Ona nigdy nie była. Mieszkań zawsze brakuje, więc to jest ważny punkt programu, w moim w ogóle programie wyborczym. No i proszę Państwa, wcześniej mówiłam o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie zarówno w zakresie zdrowia, dróg, ale również tutaj chciałabym wspomnieć o Państwowej Straży Pożarnej, OSP, czyli Ochotnicze Straże Pożarne. W tej chwili środki wielkie płyną właśnie do tych instytucji. Są to instytucje, które w każdym zakresie nas wspomagają, czy to przy wypadkach, czy to przy jakichś zdarzeniach losowych, więc żebyśmy się mogli czuć bezpiecznie, to trzeba również o tych ludzi zadbać, o ich wyposażenie, o ich, nie wiemy, ubiór, o zakupy samochodów ratunkowo-gaśniczych. Także to też jest ważny punkt w moim programie. Proszę Państwa, myślę, że Grudziądz no, też potrzebuje takiego impulsu i przekazu w region, że no, chcemy być miastem atrakcyjnym dla młodych ludzi, którzy poszukują bądź będą chcieli poszukiwać
możliwości realizowania się w pracy wysokospecjalistycznej. I proszę Państwa, w moich materiałach również już Państwa informowałam, że prowadzę również rozmowy na temat uruchomienia wyższej szkoły przy WZU, czy z wykorzystaniem Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu na kierunku mechatronika. Jest z nami dzisiaj Pan Prezes. Myślę, że może kilka słów na ten temat powiemy, na temat naszej współpracy. W mieście i w regionie chciałaby przyczynić się do tego, aby Wyższa Szkoła Zawodowa przy Wojskowych Zakładach Uzbrojenia została utworzona i tutaj bardzo dziękuję za te dobre słowa i pewien optymizm, którym mnie napawa. Państwo, większość z Państwa brała udział we wtorek w konferencji prasowej dotyczącej utworzenia szkoły wspólnie z panią minister Iwoną Michałek i cieszę się, że także pani Marzena Drab ten pomysł wspiera i dzięki szerokim relacjom i dobrym kontaktom pani Marzeny także w Warszawie, w ministerstwach. Mam nadzieję, że ten projekt uda się zrealizować i to jeszcze raz powtórzę, że przyszły rok będzie rokiem wyjątkowym dla Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, bo będzie to 60-lecie utworzenia zakładów, a także dla Grudziądza. Tu wszyscy Państwo Grudziądzanie świetnie wiecie, że w przyszłym roku będzie 100. rocznica przywrócenia Grudziądza do macierzy, powrotu do Polski i to będzie świetny rok i myślę, że doskonała okazja, gdyby udało się taką wyższą uczelnię w Grudziądzu stworzyć w mieście prawie 100-tysięcznym, który nie ma żadnej uczelni publicznej i tutaj udało się dzięki pani minister Iwonie Michałek doprowadzić do spotkania z panem premierem Jarosławem Gowinem, który jak Państwo wiecie jest jednocześnie ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, także ma w swojej pieczy uczelnie publiczne, a pan premier Gowin rozmawiał już z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej, który z kolei w swojej pieczy ma uczelnie wojskowe i moim takim zamysłem jest, aby słuchaczami tej wyższej uczelni w Grudziądzu byli zarówno słuchacze wojskowi, jak też słuchacze cywilni, więc tutaj byłaby możliwość naboru na tych dwóch grup osób, dwóch grup słuchaczy. To, o czym już pani wspomniała, na początek chciałbym, żeby to były studia w zakresie mechatroniki, także najbardziej chyba istotny i pożądany kierunek, jeśli chodzi o rozwój Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Myśmy podpisali umowę wykonawczą do umowy offsetowej z wielką firmą zbrojeniową Lockheed Martin, która produkuje sprzęt rakietowy. Także taki kierunek mechatroniki wydaje mi się byłby bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi. To pozwoliłoby, żeby duża część absolwentów, zarówno dwóch techników, chcę powiedzieć, że z tymi technikami mamy podpisane porozumienia o współpracy, zarówno absolwenci tych techników z Grudziądza, z liceum, w którym jest także klasa, jak Państwo wiecie, tak zwana mundurowa, więc słuchacze, którzy są przygotowani do służby także wojskowej, żeby ci młodzi ludzie mogli pozostać i tutaj cieszę się też z tego, co usłyszałem o projekcie Mieszkanie Plus dla młodych ludzi, bo to pozwoliłoby te sprawy harmonizować, czyli możliwość pozyskania mieszkania dla młodych ludzi, możliwość studiowania i co za tym by szło, pozostanie tych osób w Grudziądzu. Także to chciałem, jeszcze raz dziękuję pani za te dobre słowa i życzliwość, jeśli chodzi o projekt utworzenia uczelni wyższej i mam nadzieję, że będziemy spotykali się przy sposobności realizacji kolejnych etapów tego projektu. Bardzo serdecznie dziękuję. Parlamentu do Sejmu. I przede wszystkim, proszę Państwa, moją obecność chciałbym wykorzystać apelem, prośbą do wszystkich naszych mieszkańców tej Grudziądza, do wszystkich, którym leży dobro naszej ojczyzny, naszej małej ojczyzny, naszego miasta, naszych rodzin, bliskich, przyjaciół, tak, współpracowników. Proszę Państwa, pójdźmy na wybory, bo to ważna rzecz. Wesprzyjmy listę numer 2, listę Prawa i Sprawiedliwości, którą w naszym tutaj okręgu zamyka obecna nasza pani prezes Marzena Drab.
Także pani prezes, już w tej chwili życzę powodzenia i mam nadzieję, że nasza współpraca niebawem zostanie poszerzona już nie tylko jako tej samorządowców, tak, ale już jako parlamentarzysty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj mamy posła z Platformy Obywatelskiej. Proszę państwa, powiem tak. W tegorocznych wyborach lista Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo silna. Jak państwo zauważyliście, ja tym razem startuję z ostatniej pozycji. Nie jest to przypadek, jest to po prostu bardzo przemyślana strategia. Proszę państwa, myślę, że oczywiście wyborcy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, tak? Przede wszystkim muszę pójść na wybory. Taka powinna być odpowiedź, a nie czy pójdę na wybory. To jest pierwsze. Drugie, rozejrzeć się dookoła i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje życie przez te ostatnie 4 lata zmieniło się coś, czy na lepsze, czy na gorsze. Czy w ogóle jest lepiej w mojej ocenie, czy jest gorzej, tak? Czy chcę, nie wiem, pójść i głosować za Polską Plus, czy za Polską Minus? To są takie jakby podstawowe pytania i dopiero idąc do wyborów, dokonujemy przemyślanego wyboru, proszę państwa, raz na 4 lata. Mamy możliwość oddania swojego głosu w formie karty wyborczej, więc zapraszam, żeby nie oddawać swojego głosu i swojej decyzji innym osobom, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę i za przyszłe pokolenia. Myślę, że te ostatnie 4 lata, odpowiadając tutaj pani redaktor na pytanie, pokazało jednoznacznie, że Prawo i Sprawiedliwość jest ekipą odpowiedzialną, skuteczną i rzetelną. Na to, na co się umawiamy, to zostało prawie w 100% zrealizowane. Ja myślę, że to jest dla wielu osób zaskoczenie, jak można coś obiecywać w kampanii, a potem jeszcze to zrealizować. To do tej pory to tak niekoniecznie w standardach się mieściło. Natomiast my pokazaliśmy, że można i że tak trzeba. I po prostu ta polityka musi się zmienić. Zarówno język, ale i też skuteczność. Nie można wyjść i opowiadać i o tym, na co nie mamy wpływu, albo że nie będziemy mogli tego zrealizować tylko po to, żeby, nie wiem, zdobyć wyborcę, a potem w ogóle się nie przejmować tym, o czym żeśmy rozmawiali, na co żeśmy się umawiali. Więc my w tej kolejnej kampanii umawiamy się z Polakami na pewne sprawy, które będziemy chcieli zrealizować i będziemy je realizować. I to jest również kolejny jakby argument na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mamy jeszcze raz dać szansę ekipie, która się sprawdziła, która dba o nas, zadbała, jest wiarygodna, czy po prostu zagłosować na opowieści, tak, które pewnie nigdy nie będą miały szansy się zrealizować, bo nawet osoby, które o nich mówią, są niewiarygodne. Także tutaj będzie rzeczywiście trudny wybór, ale to będzie też wybór, proszę państwa, i odpowiedź na pytanie, czy chcemy rozwijać się, tak jak przez ostatnie 4 lata, czy chcemy po prostu tkwić w marazmie, czy chcemy mieć wyższe płace, tak? Czy chcemy, żeby ciągle nam wmawiano, że nie, że my to musimy po prostu być tym takim zaściankiem, że te pensje właśnie takie tam około 3700 w Grudziądzu mają być, czy to nam wystarczy i z tego będziemy budować i na tym będziemy budować swój dobrobyt, ale i też dobrobyt rodzin. Także są to bardzo ważne wybory, bardzo zachęcam, żeby pójść na wybory i oddać jednak ten głos, znaleźć tych parę minut dla siebie i dla przyszłego pokolenia. To jest to, co ja wcześniej powiedziałam. Proszę państwa, ja dzisiaj z państwem rozmawiam o programie. My jako formacja mamy swój program, czyli my jako kandydaci mamy o czym rozmawiać i się spotykamy z mieszkańcami. Czy to są takie te typowe spotkania z mieszkańcami, czy to takie jakby chociaż wczoraj odbywało się wielkie spotkanie z kobietami z koła gospodyń wiejskich. To są też spotkania, na których rozmawiamy o sytuacji i sprawach związanych
zarówno z miastem, jak i z regionem. I proszę Państwa, rzeczywiście raz na 4 lata napisać albo zrobić zdjęcie i pokazać, że ktoś mnie wspiera, no myślę, że ten czas już chyba minął i rzeczywiście bardzo zachęcam. Mamy jeszcze naprawdę do niedzieli w sumie 2-3 dni do momentu oddania głosu na to, żeby, nie wiem, no wejść czy na strony internetowe, facebookowe, czy wziąć do ręki materiały, zobaczyć, co poszczególni kandydaci proponują. No jeżeli nie ma się nawet programu, no to panie redaktorze, na jaką okoliczność i po co ma się spotykać, mają się spotykać przedstawiciele konkurencji, kiedy nie mają o czym rozmawiać, tak? Jeżeli jest materiał, czy on jest ten program, czy on jest lepszy, gorszy, ale on jest i możemy o nim rozmawiać, dyskutować, możemy go zmieniać i tak dalej. Natomiast uważam, że no właśnie piękne twarze, piękne napisy i hasła, to niestety uważam, że dzisiaj już jest za mało i naprawdę powinniśmy bardzo rzetelnie się i zastanowić, ale i też wybrać to, co jest dla nas dobre, a przede wszystkim no powiem tak, stawiać na ludzi, którzy już się sprawdzili i którzy to, co zapowiadają, to realizują.